Tak w przyszłości ma wyglądać stadion Rakowa Częstochowa, nowoczesny stadion piłkarski w Częstochowie. Dziś przy Limanowskiego dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo Sportu na pewno już zabezpieczyło 10 milionów na te inwestycje. Ostatni dzień kampanii wyborczej trzeba wykorzystać na maksa. Na stadion przy Limanowskiego przybył dziś sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu Jarosław Stawiarski, który zadeklarował, że ministerstwo wesprze modernizację stadionu piłkarskiego w Częstochowie. 36 milionów, to co klub chce zrobić, a zarazem miasto dofinansować klub, jest to naprawdę skrojone na miarę potrzeb RKS Rakowa. I ja będę, że tak powiem, będziemy preferować takie wnioski, bo to nie jest wniosek pomnikowy, tylko to jest wniosek realny, rzeczywisty i my uwielbiamy takie wnioski ze względu na to, że te wnioski nie są kontrowersyjne i naprawdę są funkcjonalne. Do tej pory współpraca miasta z ministerstwem nie układała się najlepiej. Czy niechęć władz miejskich do Rakowa może uniemożliwić te inwestycje? Ja nie siedzę w głowie pana prezydenta Matyjaszczyka i nie wiem, jakie on ma zamiary, natomiast ja wiem, jakie ja mam zamiary, jakie zamiary mają moi koledzy parlamentarzyści, moi koledzy ministrowie, pan premier. To są bardzo poważni politycy i poważni partnerzy i oni dotrzymanego słowa, oni obiecanego słowa dotrzymują. I tak było, tak jest choćby w przypadku stadionu RKS Raków, ale jest jeszcze wiele innych działań, które są podejmowane i finansowane bezpośrednio przez rząd tutaj w mieście w Częstochowie przy kompletnie pasywnej postawie ze strony władz samorządowych. Więc bez względu na to, jaką rolę publiczną będę pełnił po 21 października, czy nadal będę senatorem, czy wygram wybory na czy będę prezydentem, stadion na Rakowie w Częstochowie, stadion RKS Raków, nowy stadion po prostu powstanie. Co bardzo istotne, Raków nie straci pieniędzy, nawet jeśli prezydentem zostanie inny kandydat. Środki w wysokości 10 milionów są zagwarantowane i się pojawią, bo wiecie państwo, no nie możemy warunkować czegoś i robić sobie, że tak powiem, dowolnie dworować z pewnych decyzji. To są decyzje ministra Bańki, ministra konstytucyjnego w rządzie najjaśniejszej RP i to jest rzeczywiste i tak będzie. Jak na dzisiejszą decyzję zareagowali w Rakowie? Dzisiaj mamy bardzo ważną wiadomość i to jest już wielki sukces. I wierzę w to, że w przyszłości też kolejne osoby będą się angażowały w to, żeby ten stadion, ten obiekt był modernizowany, bo tak jak mówię, aspiracje są duże i pewnie trzeba będzie dalej myśleć, w jaki sposób rozwijać ten obiekt. Także wierzę, że niezależnie od wyborów klimat dla Rakowa jest coraz lepszy. Na razie droga Częstochowy do nowoczesnego stadionu piłkarskiego wygląda jeszcze dość mglisto, ale mamy nadzieję, że z czasem to słońce zacznie wyglądać.